Siemano, witam na kanale. Dzisiaj przeprowadzimy sobie test ładowania bufora z solarów. Obecnie na solarach jest 2,9 stopnia. Zapowiada się ładna pogoda, ładne słońce. To zobaczymy. No, nie przewiduję tu jakichś oszałamiających wyników, bo już parę razy widziałem, na co stać tą moją wężownicę, ale zobaczymy. U góry jest 42 stopnie, na środku jest jakieś 30, powiedzmy 5 i na dole 28. Jest godzina 8:12. Tak prezentują się moje solary na ścianie. Są zamontowane bezpośrednio na ścianie południowej, ponieważ spadę miałem, no mam wschód-zachód, dlatego zdecydowałem się na zamontowanie ich na ścianie południowej z odgłośnikami za nimi. Temperatury łapią ładne, mówię, wszystko zależy od, przynajmniej tak mi się wydaje, od mojej wężownicy, która no nie jest zbyt fajna. Słońce już przebija się, jest mgła, więc powinno być dzisiaj ładne słoneczko. Jeszcze jedno ujęcie z bliska. Tak jak mówiłem, na kolektorze jest no jakieś 3 stopnie. Słońce już wychodzi za mgły. Zapowiada się ładny dzień, także porobimy testy. Godzina 10, już prawie 10. Solary już w pewnym słońcu. Na niebie ani jednej chmurki. Temperatura na solarach 57. A temperatury na buforze na razie bez zmian. Godzina 12:32. Temperatura na solarach to ponad 60 stopni, 69. A na buforze coś leciutko drgnęło. Na górze bez zmian. Ale środek już podskoczył do 40. A dół do 35. Także kiedyś robiłem taki nieformalny test, to widziałem, że solary dadzą radę podbić do 40 stopni. No dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, to zobaczymy, jak się to skończy. Godzina 14:13. Na kolektorze 63 stopnie. No, na buforze, no dziwo, coś zaczęło się dziać. Na górze 45 stopni, środek 42 stopnie, dół 38 stopni. Więc później to podsumuję, bo o ile podskoczyła temperatura, ale jestem zaskoczony, że naprawdę coś daje to radę. No, kawał bydlaka ten bufor, a taka mała wężownica, tu wstawię przebitkę z niej, jest to wężownica, z tego co udało mi się znaleźć o niej informację z jakiegoś agregatu chemicznego, ktoś to wstawił, bo tak jak wspominałem, bufor kupiłem używkę i ta mała wężownica, no coś tam daje radę. Nie są to jakieś, jakby to powiedzieć, kosmiczne uzyski. I brałem to pod uwagę, że to tak będzie, ale zawsze, no będę, jest godzina 14, 6 godzin testu. Jeśli cały bufor uda się rozgrzać do 40 stopni, czyli brakuje to tu jakieś 2 stopnie, no to będę zadowolony. Startowaliśmy bodajże, z tego co pamiętam, z temperatury 28 stopni.
Więc zawsze to jakiś plus. Nie trzeba będzie rozgrzewać bufora, że tak powiem, od zera, od tych 20 kilku stopni, tylko już od 40. Więc dalej oszczędności. Mniej spalania w kotle. Bo powiedzmy, jeśli teraz bym chciał rozgrzać kocioł, no kocioł startuje z 20 stopni. I tak w zeszłym roku za każdym razem od 20 stopni rozpoczynało się palenie. Tu dokładne temperatury mam tutaj, bo temperatura zgrzałki jest centralnie na tej samej wysokości co ten środkowy termometr, no i pokazuje 44 stopnie. A tak prezentują się kolektory. Dzisiaj w pełnym słońcu, ani jednej chmurki, tak jak wcześniej pokazywałem. Temperatura około 15 stopni, a heatpipy, jeszcze w sumie o nich nie mówiłem, są to dwa kolektory po 22 rury. Wyciągają z tego słońca, tak jak było wcześniej widać, 63 stopnie. Godzina 16:22. I szczerze powiedziawszy, na razie przerosło to moje oczekiwania, bo góra buforu prawie 50 stopni, środek jakieś 45 i dół 40. Na kolektorze jest już lekki spadek, ale wciąż to jest 60 stopni. Środek buforu bardziej w cyfrowej wersji to jest 47 stopni. Także no, jestem pozytywnie zaskoczony. Jest to 8 godzina testu, już powoli słońce zachodzi. Ale jeszcze na kolektorach jest słońce. Będę tak kontrolował do momentu, aż będzie słońce na kolektorach i wtedy zakończymy test. Godzina 17. No, nawet nie zauważyłem, kiedy słonko już uciekło z solarów. Jeszcze tam jest, ale ja to jestem za taką górką i już solary są, poszły spać. Jeszcze zobaczymy na temperatury. Temperatury na buforze to góra 50 stopni, środek 45 i dół 40. Na kolektorze jest jeszcze 53 stopnie, ale to powoli będzie sobie oddawała ta mała wężownica to ciepło. Możemy uznać, że środek buforu i ogólnie bufor został nagrzany do 47 stopni. To powiedzmy jest taka uśredniona temperatura. I co? No, wstępnie jestem mile zaskoczony. Nie sądziłem, że aż tak no, w miarę dobrze to wyjdzie. Sądziłem, że cały bufor nagrzeje się do 40 stopni i nawet to już liczyłem, że to będzie jakiś plus. A tu takie no, miłe zaskoczenie. Mówię, zawsze to jakiś start, prawda? Nie trzeba będzie grzać wody w całym układzie CO od 20, no 18 stopni, jak robiłem to dotychczas, tylko już zaczynamy grzanie wody od 50 stopni. Wykonam jeszcze raz ten test, gdy już będę miał termometry, bo zakładam je sobie na wszystkie zasilania i powroty, wtedy będę mógł wiedzieć, wtedy będę miał już dokładniejsze pomiary i będę widział, ile ta wężownica zostawia tych stopni w buforze, ile wraca z powrotem do kolektora. A na razie to tyle. Do następnego, do usłyszenia. Cześć.